Ile się można wspinać? No zobaczymy, co było warte. 40 hrywien wydałem na bilet. Mamut. Ma być mamut na trzecim piętrze. Zobaczymy. No wygląda to tak. Muzeum. No nie ma po prostu nic. Bez sensu. A, to jest ekspozycja. Epoka lodowcowa się nazywa. Kości mamutów. Czaszki różne. Nie no, jest gejtes. Jest nawet imitacja jakiegoś wigwamu ludzi epoki lodowcowej. Malunki naścienne. To jest klucz programu. Szkielet mamuta. Jebisty żuchwy jakieś tu wiszą. No duży zwierzak, rzeczywiście duży. Robi wrażenie. Tu można zobaczyć imitację kwiatów. I to jest jakieś interaktywne. O. Zielenica alpejska. Proszę. A to jest skóra mamuta, którą znaleźli jacyś górnicy w kopalni. No i była tak dobrze zachowana, że sobie pocięli ją na kawałki i pobrali na buty. No i dopiero potem się okazało, że to jest skóra mamuta. No taka to przygoda. Ciosy. To jest ząb? Jeden ząb to jest? Ja pierniczę. Tu jakieś mniejsze czaszki. To jest łowca mamutów. Masz bachory jakieś mi tu biegają. Filmu porządnie nakręcić nie można. No niscy byli ci ludzie, no ze względu na swoją dietę wegetariańską. Co dowodzi, że jednak mięsna dieta jest zdrowsza. Coś, co tygrysy lubią najbardziej, czyli formalina. Nic nie mam pojęcia, co to jest w tej formalinie. Pół żaby. No żegnamy Muzeum Mamuta w kamieniczce takiej przyjemnej, podwóreczko, studnia. Śmieszne. Można zabłądzić, kurde. Tu jeszcze na podwórku skamieniałe drzewa. To akurat jest fajne. No dopiero teraz się dowiedziałem, że byłem na tak ważnej ekspozycji. Fajne flaszki stoją. Sztuka ludowa ogólnodostępna jest. Podłóżka na przykład taka, 650 hrywien, czyli 100 zł. Tam jakieś torebeczki wyszywane koralami, 620 hrywien. Co to są? Trzeba tam wejść. Koszule były po 6000 hrywien. To jest kurde 1000 zł. Obłędna jakaś cena. Nie bardzo rozumiem dlaczego. Jakaś antyczna maszyna do szycia. Przybornik taki. Naparstki. Tak to się nazywa, naparstek. Igły różne.
marzę, co ja. To chyba są takie te wyszywania. A znasz ceramikę? To jest udana cykli morning bagaż. Cały rok sezon na Wielkanoc.